tu schody, zobaczmy gdzie wyjdziemy. Bo skoro idziemy do góry, może znajdziemy metal. Jest metal, jest kryształ, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ile kryształu, ile metalu. Wow! Wow, ile rzeczy! Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. Gramy na mapie Decenter, nowa seria, jakby ktoś nie wiedział. Zaczęła się w poprzednim odcineczku, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, to oczywiście serdecznie zapraszam do poprzedniego odcineczka. Ogarnęliśmy sobie takiego dinozaura. Już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc mi rozwinąć kanał. No i oczywiście, jak nie subskrybujecie kanału, możecie zasubskrybować kanał, bo chcę wbić 20 tysięcy subów. Mamy pierwszego dinozaura, nie jest on jakiś super mega silny, ale zawsze jest jakiś, więc może coś zrobimy, no bo w poprzednim odcineczku umarłem 13 razy, jest jak jest. Najgorsze jest to, że jest trochę ciemno i ja szczerze mówiąc, no potrzebuję levele, żeby ogarnąć sobie latacza. Co ja tu mam? Skórkę wezmę. Prime Meat'a wezmę, hitynkę wezmę. Bo chyba będziemy musieli znaleźć jakieś bezpieczniejsze miejsce na bazę. No i teraz jak mamy dinozaura, on jest w miarę szybki ten dinozaur. Co prawda on nie lata, ale może skakać, więc może nie będzie tak źle. Wydaje mi się, że będziemy w stanie uciec przed, no, większością dinozaurów. No ale czekajcie, no trochę wagi jeszcze mam. Kurde, może wezmę całą tą bazę. Biorę całą bazę. Biorę dinka. Schowajmy wszystko na dinka. Zjem kotleta i lecimy. Tylko właśnie, pytanie. Kurde, gdzie lecimy? No tutaj nie jest zbyt bezpiecznie, nie? Dobrze by było w sumie kryształ zdobyć. Robi się jasno nam już chyba. Fajnie. Bardzo dobrze. Tutaj gdzieś Raptor Alpha był, z tego co pamiętam, więc tu musimy uważać. Jest jakiś worek, czekajcie. A, to z brontozaura worek. Kurde, myślałem, że jest z czegoś lepszego worek i... to będę jakiś item albo coś. O. Kurde, chciałem ten zrzucik. Tam jakiś mały dinek był. Dobra, no nic, uciekam. Gonią mnie? Nie gonią mnie, dobra. Czyli spoko, bo możemy ich przed nimi uciec. Bo... tutaj gdzieś... muszę tylko uważać na tego Raptora Alfę. Jak tak dużo razy umierałem w poprzednim filmie, to widziałem gdzieś tutaj jajeczko na 175 poziomie. No i zobaczcie, tutaj ta okolica wygląda w miarę bezpiecznie, nie? Parazaury, jakieś moszczopsy. Raptor Alfa. Tu jest ten Raptor Alfa. Mnóstwo raptorów. Tam było jakieś jajo. Co tu się kurde dzieje? Jasna dupa i kamieni kupa. Nie, on ma 20 level, dobra. Ej, nawet fajnie, nawet mocno bijemy. I on zbiera berki. Super, ej, fajnie, że on zbiera berki. Kurde, no żeli papą chyba. Bo ja to jajo wziąłem, a potem mi grę skraszowało i chyba tego jaja nie ma. Tutaj było jajeczko gdzieś na 175 poziomie. No dobra, nieistotne. Nieistotne. Spróbujmy z czymś zawalczyć jeszcze. Może uda mi się tutaj poczyścić coś niecoś. No z Terizy, no to ja nie chcę walczyć. Z Alfa Raptorem też nie. Chyba że stanąłbym gdzieś na skałce jakiejś, nie? W sumie to nie byłoby takie złe, bo... może kusza by nam wypadła, nie? Jakaś fajna. Kurde, no nie wiem, czy ja chcę próbować, nie? No muszę spróbować, nie? Tylko jak go będziemy bić? Gdzie go będziemy bić? Tu możemy na skałkę skoczyć? O kurde. Nie no, on tu wyjdzie. Jak ja wyszedłem, to on też wyjdzie. Ty, ja mogę z łuku strzelać z niego. Ale super jest ten dinozaur. Nie wiem, kurde, ja stracę tu wszystko zaraz. Dobra. Idealnie, idealnie, idealnie. Biję go po głowie i on mi nic nie robi. Super. Żeby teraz tylko, kurde, jakaś dobra kusza wypada. O, o. Dobra, nie było tematu jednak.
Wróci czy nie wróci? Wraca chyba. Wraca, 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 wraca. Byleby tu kurde nie wyszedł. Chodź tu, chodź tu. Dawaj, dawaj. O, uderzył mnie. Dawaj, dawaj. 25 level. No dobra, no szansa na kuszę jest. 11 strzał. No dobra, dużo leveli dostałem. 11 poziomów za niego dostałem. Znaczy mogłem wbić jakiś wcześniej, ale dużo expa zdobyliśmy za tego raptora, więc spoko. Czy ja jestem na wyspie? Serio, ja się na wyspie zrespiłem? Och, kurde. Co to się tam dzieje? O! To ten jest taką dziwną, z dziwnym ryjem takim. No dobra, no my musimy znaleźć miejscówkę na bazę, ale jeśli ja jestem na wyspie, to ja nie chcę być na wyspie, chyba że, no nie wiem, no tutaj nie czuję się jakoś super na tej wyspie. Musimy znaleźć materiały, metal, kryształ, to jest najważniejsze w tym momencie, więc dobrze by było znaleźć te materiały. Tu możemy w sumie chyba przejść na drugą stronę. Tam jest spinozar. A tu kotek jest! Łe, przestraszył się. Ciekawe jak się to oswaja, kurde. Widzicie jak podskoczył ten kot? No dobra, czyli wychodzi na to, że my jesteśmy na wyspie. Pływaczem nie jest jakimś bardzo złym ten dinozaur. Ja pierdziu, mam nadzieję, że mnie nic nie zje. Daleko jeszcze! Ja jestem na wyspie? I teraz jestem na takiej małej wysepce. Nic tu nie ma. No gdyby tu była, nie wiem, jedna skałka z metalem i jedna skałka z kryształem, to no to bym zamieszkał tutaj, nie? Ale no w tym momencie za bardzo nie mam jak zdobyć materiałów, więc musimy po prostu iść dalej. Nie wiem co tam jest. Daleko skaczę. Więc mogę przeskakiwać tę wodę. Dziwny kamień z dziurami. I strzałki usypiające trzeba zrobić, bo znajdę pterka i nie będę miał jak go uspać, nie? Dobra. Hop, hyc! O, jest słaby ten skok. Łe, tutaj jakiś dziwny ten pływa. Co to kurde jest? Z dużą głową. Nie wygląda na agresywnego. Taki jaszczurek jakiś, kurde, pływający. Tam jest drugi koło tamtego kamienia. Spróbujemy przeskoczyć. Aj, prawie. Ej, dużo ich jest tutaj. Ciekawe, kurde, co to jest. Ciekawe, czy mogę to otworzyć. Mogę. Strzałki usypiające. Co to za dźwięki są? To on. To jest agresywne? Czym on się bił? Co on zjadł? On ciała zjada. Ty, to jest agresywne, zaatakował żółwia. A ja się tam wskoczyłem tak o jak do siebie, do tej wody. Dobra, ale spoko, ej, mamy strzałki usypiające. Będziemy mogli pterasa uspać w razie czego, jak będzie trzeba, nie? Jakbyśmy znaleźli jakiegoś fajnego na dużym levelu. Chociaż, kurde, no nie wiem, wolałbym coś z modów może. Skoro tyle modów dodałem, to wolałbym coś z modów. Zobaczymy, nie? Są tu jakieś góry, w górach zawsze materiały są. O, ej, patrzcie, tam jest jakaś ruina. Dobrze, że mam skocznego dinozaura, ale w sumie nie musiałem tu na skałkę wychodzić. No i co my tu mamy? Kryształ? Dużo kryształów w tej jaskini jest.
Czekajcie, weźmy tego kryształu trochę. Ile ja potrzebuję kryształu na Spyglassa? 2 chyba. Wypadł mi jeden. No dobra, no to wchodzę do jaskini. Ty pterek tu lata, to nie jest jaskinia. Dobra, okej. 50 level, to nie chcę. Chodki w dół. Ej, fajnie tu. Gdzie ja jestem w ogóle? Jakie ja mam koordy? 47, 58. Ej, ja jestem blisko środka mapy. I mamy tu kryształ. O. Tu jest jakaś jaskinia chyba. Dobra, jest. Dobra, mam Spyglassa. Co to za miejsce? Ciężko powiedzieć, dalej nie wejdę. Ork. 50 level. Boję się, że taki ork naklepie mojego Anzu, nie? Oni strasznie szybko biją, nie? Oni tak machają tymi toporami, nogami, kurde, tego i w ogóle półobrotu robią, ciosy z półobrotu i tego i kurde, boję się, że szybko może naklepać mnie taki ork, nie? Ale tutaj by była fajna miejscówka. Tak mi się wydaje, no pod warunkiem, że gdzieś tutaj jest metal. Trzech orków tu jest. Nie no, musimy spróbować ich naklepać, nie? Ja pierdziu. Gdzie ci orkowie? O, jest ork. On ma 2000 HP. Jak na razie mnie nie trafił, w sumie spoko. O, rzucił to do mnie. No, to jest to, o czym mówię. Oni są mocni, kurde. No pół HP mi wzięli. Polecieli za czymś. Ciekawe, czy oni się leczą, jak coś zabiją. Skraszowało mi grę. Nie. Dlaczego? Kurde, no nie wiem. Niby spoko miejscówka, ale w sumie tak ma dobrą sprawę. No nie jest idealna. W sensie ładnie tu jest, nie? Fajnie tutaj przy tym jeziorku tu. Przy tej budowli, nie? Spoko to wygląda, fajnie to wygląda, ale jeszcze nie jestem pewny, gdzie są materiały, nie? Więc może olać tą klitkę, nie będę jej budował, olać tych orków, nie będę z nimi walczył, chociaż z nich jakieś części metalowe wypadały, ciekawy jestem, co z tego można zrobić. No ale dobra, no to jest nieistotne na razie, czy my nie jesteśmy przeciążeni? W sumie, kurde, mam tu rękawice futrzane, założę sobie je, bo mają dużo pancerza. Tam są jeszcze jakieś schody, może tam będą materiały, kurde, no nie wiem. Dobra, spróbujmy naszych sił znowu z orkiem. Jak mi dał! Ile ci więcej orków? Ale on mocno bije! Nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Jestem przeciążony. Ja pierdziele. Przeklęte berki. 500 HP mi zostało. A ja wyrzuciłem mięso. No dobra, no z tego co pamiętam, tutaj jeszcze jeden ork był. Podleczyłem Dinka. No w sumie nie musimy z nim walczyć, jeśli nie trzeba będzie, nie? Lecę tu po schodkach.
Chyba orka słyszałem. Ja. Ile? Ork brute, patrzcie, on ma 5000 HP prawie. Ja z nim nie chcę walczyć. 171 mnie uderzył, on ma 50 level tylko ten gość. A jest taki mocarny. Zwykły ork to jeszcze okej, nie? Ale ork brute to już ja pierdziu. Ciekawe, czy jest jeszcze jakiś inny ork. Z Baronyx, ty, ładne te Z linki są też. Ale wydaje mi się, że S nadal ładniejsze. Tak, takie jest moje zdanie, nie? Mewing! 50 level. Szkoda, że na Mewinga, siodło na Mewinga jest dopiero na tym. Kolejny ork. Dopiero na 96 poziomie, nie? Ale spoko, Mewinga sobie ogarniemy kiedyś. Fajnie, to są te ruiny, nie? My chyba musimy wyjść w góry po prostu. W poszukiwaniu materiałów to my musimy w góry wyjść. Idąc po plaży to chyba nie znajdziemy metalu niestety. No a wiadomo jak może się skończyć podróż w góry. Tu jest jakaś wnęka. Ten ile dzieciaków ma? 145 level, ty. Nieźle. O kurde, jakieś dziwne dźwięki. Och kurde. Idziemy w stronę tych dźwięków. Ten ile dzieci ma? Co jest? Kurde, no i tu już terror birdy, już takie jakieś większe też dinki. No to już niebezpiecznie, nie? Takie jak na przykład Tyrannosaurus. Ale ten Tyrannosaurus to jest chyba z moda Tyrannosaurus. O o. No bo normalnie chyba jest napisane Rex. Uciekamy stąd. Alfa para... Co to jest? Danger duck. When killed this alpha has a chance to drop a chibi and saddle blueprint. Okej, okay, dobra, no ale ja nie chcę walczyć z taką alfą. Ona ma 80 000 HP. Tutaj mamy dla porównania małego. Ale to dziecko. Kurde, tam bym poszedł, nie? Może tu za tym mostem? No i co? Most jakiś i co? I ślepy zaułek? Kurde, myślałem, że to będzie jakoś tutaj lepiej ogarnięte. Fajny płaski teren na skałce, nie? To są takie fajne tereny, nie? Do budowy bazy ogólnie, ale... Myślałem, że to jest skałka z metalem. No właśnie, potrzebujemy skałkę z metalem. Chociaż jedną, nie? Alfa Eokarharia. Nie no, kurde. Dziwne, nie? Że jesteśmy w takich górach i nie ma tu ani jednej skałki z metalem. No tu by było fajne miejsce też na bazę. Tego ceratozaura jestem w stanie zabić, nie? No nie jest jakiś chyba duży problem. Ty, mapa. Mapa po tym raptorze, co on zabił, wypadła. Na jaki level ta mapa jest? 35 level. Potrzebna łopata. Ja mam 36 level. No, powiem wam szczerze, że nawet ładnie tu, nie? Tam jest jakiś wodospad. Może tam będzie fajnie. Ale tu jest bagno. Przez bagno nie przejdę, kurde. Co mnie tak laguje? Przez bagno nie przejdę. W sumie to tam, gdzie byłem na początku, widziałem w jakimś miejscu skałki z metalem. Trzeba było, kurde, tam zamieszkać jednak. No tu teraz pół mapy, kurde, przebiegłem.
Dobra, bo będziemy musieli... Kurde, ale tu wszędzie bagno chyba jest. Tak to wygląda. Dawaj ten kill off. Super, z raptorka wypadł metalowy kill off, elegancko. Dobra, no chyba wracam tam, na tamtą stronę. Żeby tylko jakiś barionik mnie nie zabił. Dobra, żyjemy. Są jakieś ruiny, ale przez te ruiny chyba przebiegałem? Nie wiem, nie wiem, bo mi się ta mapa tak dziwnie odkrywa trochę. Ona się dopiero odkrywa, jak już dużo odkryje jakby, nie? Czy ma to sens? Przez krzaki nic nie widzę, ten deszcz nie pomaga ani trochę. Kurde, no jak ja mam miejscówkę na bazę znaleźć? Ty, schody. Jak ktoś mi pisał kiedy o schodach. Że środek mapy, że schody. Skałka z metalem. Zawsze coś. Nawet jakby była jedna. Kurde, ile orków tu jest. Czy ja tędy nie przebiegałem przed chwilą? Ja tych wszystkich orków nie pokonam. One mnie zabiją. I fajnie, nie? Skałka z metalem jest, spoko, ale kurde, no nie mam gdzie tu się zbudować w tym momencie. Platformy na klif nie mamy, one chyba dopiero na aberracji są dodane. No tak to wiecie, tu bym sobie zabudował. Tam jakąś platformę na klif. No tylko wtedy ta skałka z metalem to by mi się tutaj przestała respić, nie? Bagno. No i przez bagno to ja nie przejdę. Tu mnie kapro zaatakuje jakiś, albo baryonyx w wodzie i już jest po dinozaurze, jest po życiu, po wszystkim. O kurde, orkowy z łukami. To jest human bandit, to człowiek. To jeszcze gorsze niż ork. Karnotaur na 130, ja pierdziu. O, Redwood. Dobrze, bo przynajmniej ta burza ustała. No ja jestem niby w jakichś górach. No kurde, no nie wierzę, że tutaj nie ma nigdzie metalu, no. Skorpiony, szablozębne. Zobacz, jakie tu jest fajne miejsce, patrzcie, tu jest taka wnęka tylko. I tu mamy taki balkonik. A tu schody, zobaczmy gdzie wyjdziemy. Bo skoro idziemy do góry, może znajdziemy metal. Jest metal, jest kryształ, patrzcie. Ile kryształu, ile metalu. Wow! Wow, ile rzeczy! I to jest ślepy zaułek! I tu wystarczy bramę postawić tylko chyba. Tak mi się wydaje. Ej, mieszkamy tu. Znalazłem miejscówkę na bazę. Zobacz, tu się po schodkach idziemy. Tu trzeba tylko bramę trzasnąć i jesteśmy bezpieczni. Mieszkamy tu. Nie jest tu zbyt bezpiecznie. Ale kurde, jak się tutaj dobrze zabudujemy, zabunkrujemy fajnie, będzie dobrze. Argenty tylko mogą być problemem, ale damy radę. Co jakbym tu wybudował bazę? Cyk, cyk, cyk i cyk. Dobra, nawet mamy level, żeby oswoić jakiegoś pterka. Ale na razie tego nie potrzebujemy. Czy ja mam stonę... Stonę Gateway? Mam. Trzeba by było to wybudować, żeby zabezpieczyć sobie tutaj. A mamy behemota jeszcze, o. Dużo materiałów na to trzeba, ale... O kurde, zaatakował mnie ten Sabertooth. O, przyjdzie tu? Przyleciał tu. Dobra, nasz Anzu jest tutaj bezpieczny. On jak na razie działa jako tragarz. Powinienem mieć już metal. Na siekierkę. I zebrałem już słomę. Chociaż nie, czekajcie, jeszcze 450 na wrota. Sama brama nie wystarczy, nie? Jeszcze 450 na wrota. Zróbmy toporek.
No da. Jedynym problemem to będzie woda chyba tutaj. No ale wiecie co, jak ja na spalonej ziemi dostarczyłem, doniosłem wodę, no wiecie o co chodzi, do mojej bazy, to tutaj też dam radę. Dobra, mamy chyba materiały. Strukturę, defensę, nie. Stone, Behemoth Gateway, Behemoth Gate. Dobra, bramę musimy tutaj postawić. Tu w środku z jakiegoś powodu nie mogłem bramy postawić. Ale tak, wydaje mi się, że będzie i tak git. Nic mi tutaj już nie wejdzie. Kamienną bramę... Mało dinozaurów jest, co potrafi kamienie zniszczyć. Więc może nie będzie tak źle. Kurde, ja zaraz zasnę. Musimy ogarnąć jakąś wodę. To jest czasami, nie wiem, z któregoś moda chyba. O, melony są. Może to daje wodę? Ani trochę. Water tanki mogę już teoretycznie stawiać. Ale na to trzeba cement. No ale dobra. Wydaje mi się, że jestem bezpieczny. Jeśli chodzi o wodę, trzeba będzie zrobić moździerz. Jakąś hitynkę gdzieś tam zdobyłem. Coś tam, może wykraftuję kilka, trochę tego cementu. I trzeba będzie zrobić te water tanki. Aczkolwiek zajmiemy się tym w następnym odcineczku, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.